Weronika, instruktorka jazzu, powiedz nam, na czym polegają te zajęcia. Taniec jazzowy bardzo różni się od tańca hip-hopowego, jest bardziej liryczny, czyli spokojniejszy. Charakteryzuje się polirytmią, też izolacją przede wszystkim, bardzo wzmacnia ciało, są ćwiczenia wzmacniające, rozciągające, bardzo ważny jest stretching, no i przede wszystkim aktorstwo, gdzie możemy wyrazić siebie. To łatwiejsze od hip-hopu? Moim zdaniem nie, jest trudniejszym stylem, choć hip-hop też jest trudny, więc trzeba dużej samokontroli, żeby tańczyć ten styl.